Hej, siemanko, dobry wieczór, witam w Siphon Filter na konsolę PlayStation 1 oraz rozwalone słuchawki na całą głośność. Siemanko, witam, udało się w końcu kupić tą gierkę w miarę normalnej cenie, więc oh boy, zaczynajmy. Tym bardziej, że nigdy w jej nie przeszedłem. Więc to też sprawia, że może być wesoło. Patrząc na mojego skilla, mam nadzieję, że się nie odbije od tej gry. Tak jak to czasami bywa. Cutscenki zostawiam, fajnie by było wiedzieć, o co chodzi. Burn it all. But what about the serum? Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him. With pleasure. These are the coordinates Ellis sent. Over there. It's Ellis. Executed. Leon, you find anything? The place is torched. I don't know what they were growing, but it wasn't narcotics. Romer knew we were coming. So what's our next move? We watch for the next viral outbreak. We won't have to wait long. Logan's report was clear enough. I want two additional teams assigned to this. Find Romer. I understand. Logan is my best agent. What do you want to do? Nothing. We will wait. We will wait and see what he can discover. Our WHO contact was correct. Everyone within 100 miles is dead. Not everyone. This man is still alive. How is that possible? It's not. Nie wiem jak wy, ale ja z cutscenki wiem mniej niż widziałem przed chwilą. Jak to jest możliwe, nie wiem. Siemanko Ragun, wymyśliłem gry za punkty, tylko muszę ją zbierać. Nie mogę się doczekać. Po ostatnim twoim wyborze jestem bardzo zaciekawiony. Siemanko Kasztan, dobry wieczór. Siphon Filter. Filtr od syfonu. Zawsze mnie bawiła ta nazwa, od dzieciaka. W sensie, czemu filtr? Siemanko, co tam u was? Lecimy. Nowa gra. Okej. Okay. Miałem demówkę na PSX, a subcio był. W sensie Siphon Filtera miałeś demówkę na PlayStation? Nasz informator z API został. No. Przypięty przez terrorystów, jakkolwiek to brzmi. I utknął w metrze. I między innymi trwa teraz atak chemiczny, czyli pewnie zrzucają tę bombę, na czym ta gra cały czas polega, że trzeba rozpracować tą grupę terrorystyczną, która ma jakiś tam gaz, który zabija osoby w danym promieniu. Naszymi celami jest Roemer, Krawicz, Aramow i Girdeux. Bardzo, bardzo spoko nazwiska. I tego pierwszego będziemy mieli okazję już zabić w pierwszej misji. Serio była demówka Siphon Filtera? Nie wiedziałem. Nigdy się nie spotkałem z demówką Siphon Filtera. Our intelligence within the FBI was not clear, but Romer's men are already inside the subway. Is it the same virus? Yes, enough to eliminate everyone within 100 miles or more. Procedure? Standard intercept and eliminate. These are from our contact inside Interpol. Jenkins' team is already on search and defuse. You are the trigger. I recognize Anton Girdeux and Mara Aramov. Who's the other one? Pavel Krevich, Roma's communications expert. When you eliminate him, you'll also have to destroy his comm uplink. You'll be dropped into the strike zone when the firefight begins. You'll have an hour to find your targets and take them out.
Do the locals know what they're dealing with? No. A, czyli musimy rozpracować te bomby z tym wirusem. I tylko my jesteśmy, że tak powiem, into mission wprowadzeni. Jeżeli gra będzie za głośno, bądź coś będzie za cicho, dajcie mi proszę znać. Zobaczmy, jakie mamy cele misji. Ja zazwyczaj w Siphon Filtera grałem tylko w trójkę i grałem tylko w multi. Nie grałem nigdy singla, więc dla mnie to jest totalna nowość, co się tutaj dzieje. Siemanko, Olek, co to jest za gra? To jest taki third person shooter na pierwszego playaka. Taki śmierdziel. I zazwyczaj grałem w tylko trzecią część, bo miałem multi i się strzelałem z bratem, a teraz będę przychodził ambitną kampanię. Znajdź lokację wyeliminuj Krasowicza i zniszcz komandora Areja, okej. I zabić także Roemera. Co to w ogóle są za nazwiska? Dlaczego w to gram? No bo nostalgia, ja grałem w to kiedyś. Ale właśnie tylko na multi. To jest... Nie wiem, czy się zorientowałeś, ale są streamy zazwyczaj ze starych gier, które nikt nie gra. Nie lepiej GTA 3? GTA 3 będzie ogrywane w tym miesiącu, bo ten... GTA 3 kończy w tym miesiącu 20 lat. Więc ja w tym miesiącu na bankowo będę ogrywał GTA 3. Daj mi czas. Zobacz, Olek, jakie tu można role robić, patrz. Takie wrestlingowe, biegniesz i... z kolanem tym, podgiętym. I fajne jest to, że można palić ludzi paralizatorem. To jest idealna gra dla 7-latka, nie? A się nogi układa. Właśnie dziwny jest ten roll, nie? Taki... W sensie podpiera się jeszcze rękoma, jak wstaje, patrz. Nie wiem, taki dziwny ten roll jest. Niby taki profesjonalny, ale nie do końca w sumie. Dobra, idziemy wyeliminować na początku tego kolesia. Pamiętam, że nie jest tutaj w jakiejś restauracji chyba. Ale sterowanie jest... Załączę sobie analogi, może będzie troszkę wygodniej. Bo na razie sterowanie jest takie... stiffowe bardzo. Boom, headshot. A przydałyby mi się granaty w sumie. Chyba, że go snajperką dam radę ściągnąć, bo pamiętam tylko kawałeczek pierwszego poziomu. To jest jedyne, co pamiętam z tej gry. Gabe, I'm getting interference. You must be near their communications array. Kravitz. Dobra, czyli jest tutaj jeden z naszych bohaterów, których musimy załatwić. Sama gra też nie jest jakoś mega długa, więc nie wydaje mi się, żeby... Znaczy może mi akurat zająć sporo czasu. A, uciekł. A, ma kamizelkę. God damn. Dobra, ja się cofnę się chyba po granaty, bo tak będzie łatwiej. Koleś na fikoła walnął przez pół sali. Dobra, pójdę po granaty. Dawaj, dawaj. Ja pójdę po granaty, to ci zaraz dam, czekaj chwilę. Zaraz tam do ciebie przyjdę. Bo ja i tak będę musiał załączyć prąd w tym. W weekend skończyłem Far Cry 3 i super hot dodatek. Dzisiaj myślę, że skończę Assassin's Creed Unity. Ale to już lecę w pizdu na speedrunie, tylko fabułę. O kurde, ej, to strasznie dużo gier ci się udało kończyć, fajnie. Widzę, że też w końcu masz czas, żeby pograć chociaż. Gabe, CBDC has an agent pinned down in a... Elegancko. Dobra, tu musimy sobie załączyć prąd, żeby móc się dostać do metra.
Dobrze, chociaż pamiętam tą pierwszą misję, to przynajmniej wychodzę na takiego głąba jeszcze. Bo prawdziwe show się dopiero zacznie. Czemu ona co chwilę dzwoni? Copy. See if you can find a copy of the subway system security protocols. Trochę naokoło przychodzę tą misję. Ale ciul. Dobra, to ciul. You've bypassed the subway security. The ramp in the first terminal should be clear now. Jak na pierwszego playaka wygląda nieźle? No właśnie... Rzeczywiście jest całkiem okej. Jak na 98 chyba? To wygląda całkiem nieźle. Bywały... O matko! O matko! Sterowanie jest takie okej, troszeczkę jest stiffowe. Grafika też spoko, fabuła, jestem ciekaw, co tu się dalej wydarzy z tym całym wirusem. Więc jest całkiem ciekawie. Oj! Dobra, padł. No właśnie, jakbyś to pewnie odpalił na jakimś emulatorze z jakimś anti-aslingiem i tak dalej, to by wyglądało jeszcze lepiej, ale w sumie nawet na oryginale wygląda całkiem znośnie, że tak powiem. Dawaj amunicję. Dobra, idę teraz do krainy granatów, bo tamtego kolesia można załatwić tylko poprzez headshota bądź wysadzenie go granatem. To chyba łatwiej będzie go ściągnąć granatem niż jo, na emulatorze w 4K na PC-cie. No niektórzy odpalają właśnie jakieś tam pierwsze Spyro w 4K i to wygląda rzeczywiście całkiem nieźle. No ale jestem fanem, że tak powiem, męczania się jak było kiedyś. Czyli po prostu gramy na konsoli i tyle. Bez tam żadnego... Właśnie na YouTubie oglądam taki film z grami z PS1, paniami 4K i niektóre wyglądają lepiej niż na PS3. Żartujesz, muszę to obczaić. Pamiętam, że kiedyś mi się wyświetlił taki filmik. Właśnie ze Spyro chyba pierwszym. I go nie obejrzałem jakoś, nie wiem, musiał zobaczyć. Ej, ale te ślady krwi wyglądają jakoś spoko. Że jak strzelasz w dane miejsce, to rzeczywiście jest krew w tym miejscu, w które trafiłeś, nie? Tu chyba będą granaty. A nie, kamizelka, ale mam całą na razie, nikt mi jeszcze nie trafił. Mówisz, że lubisz się męczyć tak jak kiedyś, to lecisz do Głuchos? Nie, jak będę chciał sobie posłuchać Meslowic, to po prostu pozamulam dupę w domu, wiesz? A musimy osłaniać kolesia, bo rozbraje bombę. No, to nieźle. Oj. Akurat muszę zmienić magazynek. Let's go. A bo jo. Ojej, ci się przestraszyłem. Dziękuję panie Muras PSX Gamer za followka. Witamy w naszym stadzie. Co tam słychać? Akurat gra z PSX-a to bardzo fajnie trafiłeś. Jeśli chodzi o twój nick. Ach, gdzie chciałeś tego fikoła zrobić? To już akurat bot pisze, nie musisz Aleksić popisywać. Już bot cię wyręczał, ja już mam od tego ludzi. Chyba, że mogę cię wynająć na umowę zlecenie, żebyś pisał takie rzeczy. Dobra, mamy amunicję i tu wezmę sobie latarkę, żeby zdobyć te granaty. Będzie zdecydowanie łatwiej załatwić tego ostatniego gościa. Dobra, let's go do metra. Z latarką jak Lara Croft trochę wygląda. W ogóle jaki Olek ten koleś, ten główny bohater, wiesz jak się nazywa? Gabriel Logan.
nie umiem mówić. To jest chyba najbardziej randomowe imię i nazwisko ever, nie? Oh shit! Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Jest taki profil na Twitchu? Chyba nie jeszcze, co? No dobra, tam z tyłu jest, to go chrzanić. Nie będę się cofał specjalnie do niego. Oh boy. Ale oni fajnie z tego dachu spadają. Jeszcze jakby był dźwięk takiego upadku z wysokości, to by było w ogóle lepsze, bo jakiś krzyk. Krzyk Wilhelma na przykład. Oj, bez autocelownika byłoby ciężko to ograć. Dobra, wyskakiwać gościa. Czas na bossa. Znaczy na bossa. Boss to duże słowo. O ile sobie gościu nie poszedł, bo go w sumie trochę wciura zrobiłem. Napsułem mu krwi swoją obecnością. I tyle. Widziałeś ten filmik wczoraj, co wrzucałem na konfę? Tak jak Michi nie kichał? Nie, nie widziałem, nie widziałem. Siema Grimzers, dobry wieczór, siemanko, co tam? Najtrudniejsza część ze wszystkich? Oto w takim razie będzie bardzo gruby początek. Nie mogę się doczekać. A czemu najtrudniejsza? W sensie najtrudniejsze misje są, tak? W sensie później trochę poluzowali z tym. A dobra, tam dalej jest jeszcze korytarz. Dobra, tam jest. Łap! Dziękuję, dobranoc. To by było na tyle, jeżeli chodzi o naszego rywala. O, shotgun! Oh boy! Przyda się. O, właśnie, chociażby teraz. Nie trafiam nawet z autocelownikiem. To będą grube streamy. Dwójka była średnio trudna. Ale mega fajna fabuła, za to trójka jest bardzo łatwa. No właśnie trójka, ona się gdzieś tam w hotelu zaczynała, ja pamiętam, że właśnie w trójkę za dzieciaka grałem. I rzeczywiście tam pierwsze trzy levely udało mi się przejść w wieku tam 7 lat, to rzeczywiście nie może być takie mega trudne. A zobaczymy, czy jedynka mnie wyprowadzi z równowagi. Zobaczymy. Zobaczę sobie ten link, co Olek wysłał. Dajcie mi sekundę. Zrobimy tak. Oh boy! Lepiej nie. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. O, dobra, tak lepiej. Ale odpalę szybko ten link najpierw. Miknik uwalnia demona? To może być ciekawe. Dajcie mi sekundę. Już odpalam tu cudo. Tak, trójka zaczynała się w hotelu Fukushima. Tak się tam się ze snajperki strzelało, nie? Do jakichś typów. O mój Boże, no pamiętam to. Dobra, are you ready? Ja miałem pewne zahamowania, żeby komentować. Co to było? Takie kichnięcie z kaszlem naraz. Dobra, nieważne. Co to było? Lecimy dalej, bo fabuła goni. Oni tam się strzelają dalej. Ja nie mam czasu na pierdoły już. Coś tutaj jest? Oczywiście. A, kamizelka, którą mam całą. Właśnie dziwnie, że jeszcze ten. Nie dostałem jeszcze żadnych hitów. Tak, strzelał się do sąsiedniego hotelu, czyli dobrze pamiętam. Rzeczywiście tak było, no. Tam się jakoś...
I'll give its location to CBDC. Copy. Where's Romer? Level 2. I'm on my way. Na koniec tam się uciekało z tego hotelu, oni cię gonili, po tych windy zablokowali. No coś było tak, drugi level był chyba w dżungli. Coś pamiętam. To było kichnięcie, pierdnięcie. A dopiero obiadiono. Dwójkę, trójkę osobiście ukończyłem, ale z jedynką sam mam problem. Oh boy. To jak ty masz problem z jedynką, to ja już się boję. To mi się wydaje, że... że... może być niesamowicie grubo, bo ja jestem strasznym lejkiem, jeżeli chodzi o... o gierki. To zaczynam się obawiać, że może być strasznie, strasznie grubo z tym. Oh boy. Gościu, nie wysadzaj mi bomby. Beacon set. Tell CBDC to get its guys down here. Copy. They're on their way. Jeszcze to pociąg... znaczy to metro tutaj jeździ, jakby to, nie wiem, jakaś stacja metro była. Kto to widział? Ale fajnie jest motion capture, ten feeling strzelania, że koleś na ciebie biegnie, dostaje tego strzała i się nakrywa kopytami. To jest zajebiste. No i bardzo dobrze jest autocelowanie, bo bez to by było strasznie. O dobra, jest kolejna bomba tutaj. Tak, żeby mnie nic nie uderzyło tutaj. Dobra, nic nie jedzie. Skąd oni strzelają tutaj jak do kaczej dupy? Oh boy, ile się ich tu namnożyło. Czy jest jeszcze gdzieś jedna bomba, czy ja muszę zejść już niżej? A tam jest jakiś wyłącznik. Oh boy. Tu się zaczynają schody. Takie sobie, czym się tutaj podniecać? Jakiś stary, wiecie, ogrywasz. Dokładnie. Zagrałbyś coś nowego, a nie... cały czas jakieś te... stare gierki. Tu jest jakieś zejście. Co ona znowu chce? Aha, dobra, czyli tutaj była jedna bomba. Schodzimy niżej. I koleś już odpala następną. Kozak, super. Tylko ja zobaczę jeszcze szybko, bo tutaj był jakiś przełącznik na ścianie, co bym się nie musiał cofać. Tak mi się wydaje, że tutaj coś było. Tfu, retro. Ha, tfu, kto by w to grał? A nie. Tu nic nie mam. Niczego tu nie znajdę. A tutaj coś jest? Na dół musisz zjechać windą. Zaraz właśnie tam zejdę. Aha! Okej. No, udało się mu raz. Aha, teraz sobie załączyłem ten. Oh shit! Ale się. Dobra, jesteśmy niżej. To Mures, jak coś, to będę pytał, jeżeli będę potrzebował jakiejś pomocy, bo wydaje mi się, że i tak będę potrzebował później. Boom, headshot. I w poszukiwaniu następnej bomby. Gościu był w szoku. Spoko, ile też będę pamiętał. Korki wyłączyłeś? Chyba nie. Przestrzelał pody w pociągu? W GTA 3 by się pewnie dało. Zaraz zobaczyłem mu raz, ewentualnie się cofnę. Bo... nie mam pewności. Na razie pójdę do samego końca i zobaczę, czy będę miał tego obu... A!
Aha, ej, tutaj nie wysadzę tego. Dobra, bo chciałem tej granata rzucić, ale tu jest bomba kolejna. Aha, dobra. Dobra, każe mi się cofnąć. Czegoś nie zrobiłem. Oj! No, chyba te korki jednak. Dostałem upierdziel, że czegoś nie zrobiłem. Ech, typowy siphon filter. Gdyby ode mnie zależały losy świata, to zdecydowanie wszystko zdążyłoby dupnąć, bo bym czegoś zapomniał. A, chyba jednak trzeba przejść na drugą stronę. Czego ja nie zrobiłem? Wrócić na ulicę? Aż tak? Ale ja tam wyłączałem coś. Ale po co miałbym wracać na ulicę? Tak mi się wydaje, że nie mam po co. Zarobić kilka dolarów? A w taki sposób? Chyba nie. Ale po co miałbym wracać właśnie? A, bo chyba muszę muszę tam pójść na sam koniec. Bo chyba tu coś odpuściłem. Tak mi się wydaje. Oh shit! Oh shit! Ej, jakim cudem oni mnie nie trafili? Jakim cudem ja mam cały czas całe życie? W sensie ja na pewno nie mam takiego skilla, co jest? Że oni ani razu mnie nie trafili. To jest trochę dziwne. Ale mam rozkminę teraz. Skillowy gość jesteś. Jo, na pewno. Właśnie nie wydaje mi się. Dobra, zobaczę jeszcze tutaj, czy czegoś nie ominąłem. Patrzę, który przed chwilą jadłem, był dziwny. Z Mister Hamburgera, czy co? Bo nie wydaje mi się, żebym na ulicy coś na górze muraz takiego zostawił, bo zabiłem kolesia, wyłączyłem ten prąd, koniec tam końców, czy włączyłem zasilanie do tego metra. Więc nie do końca rozumiem. Gabe, you have to go back. You haven't completed your objectives. Jakby Mister Hamburgerowi poszedł w ostatnią rzecz, jaką w życiu kupił. No nie dziwię się. Mogłoby być grubo. Dobra, cofnę się na tą ulicę, no bo nie wiem. Oh boy. Tak kminie, co ja mogę tam schrzanić? I kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy, co ja mogłem schrzanić tutaj. Jedno wielkie ech. Dobra. Dobra, wracamy na górę. Czego ja nie zrobiłem?
jedziesz na ulicy, no talent i zarabiasz hajsy. No właśnie mi się wydaje, że nawet na tym się wywalę, wiesz? Że nawet tam coś spierdzielę. A czekaj, bo tu jest to zejście, które było zamknięte. Ej, coś się popsuło i nie było mnie słychać. Aha, nic nie mogę. Dobra, super. Cześć, w tym poradniku pokażę ci, jak nie grać w Siphon Filter. Oh, shit! To jest to, co ja miałem zrobić? Nie do końca rozumiem, co się tutaj dzieje. Czy została mi jeszcze jakaś bomba tutaj? Włącz pauzę. No tutaj pokazuje mi, że nic takiego mi nie zostało na mapie. Wyeliminować Krasowicza i z tego komandora Areja, no to ich zabiłem we dwójkę. Zabiłem ich. No. Jakiego komputera? Tam był jakiś... O mój Boże! Serio? Tam był jakiś komputer? Okej. Dobra, dobra, już się wracam. Już wracam na ulicę, tam gdzie moje miejsce. Nie, nie oglądałem, Olek, Extreme Rules. Po twoich recenzjach uznałem, że nie ma co. Jeżeli walka na Extreme Rules skończyła się przez dyskwalifikację, to chyba nie trzeba nic mówić więcej, co? Musisz zobaczyć ten main event? No dobra, to odpalę sobie po streamie wtedy. Albo jutro, bardziej jutro po pracy, bo dzisiaj to już nie będzie czasu po streamie. Czegoś takiego jeszcze nie było? Okej. Okay. Brzmi ciekawie. Oh shit. Ej, ale serio, czy ja mam jakiś kod na nieśmiertelność w tej chwili? Aktywowany, czy co jest? Ja nie dostałem żadnego damage'a w tej misji. Zniszczyć komputer. Bo wiesz co, ja rzuciłem granata w tego Krasowicza i... Rzeczywiście nie zwróciłem uwagi na to, że to jest jakiś komputer. Dziękuję bardzo za pomoc, Muras. Jak widzisz, skill do grania jest potężny tutaj. Potężny skill na streamach. A to dopiero początek. I teraz do końca. Dobra, spoko. Teraz tylko rozbroić ostatnią bombę i zobaczyć, co przyniesie przyszłość. Szkoda gadać. Muzyka jest całkiem niezła w tej grze. Dobra, teraz tu do końca. O ja, ty przeciwnicy się cały czas respią. Całkiem fajne. Dobra, kamizelkę mam całą. Teraz szybko do windy.
do samego końca. Do kapitana bomby. Czy ta bomba była tutaj? Nie, bomba była na końcu, dobra. O, to dopiero początek gry. Oh boy. Ale przynajmniej teraz wiem, że jest takie menu z tymi z zadaniami, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra. Gitara. I'm setting a beacon. Wait. Leon, this one's different from the others. It has a shorter timer and it looks... Gabe, that's not viral. Too late. No to chyba koniec gry jest, co? Główny bohater nie żyje. Gitara się ma. Czego chcieć więcej? A nie, nie, dobra, jednak przeżył. Aramow i Girdeux nadal są nieuchwytni. Nie pozwól im opuścić terminalu. No, jesteśmy teraz całkowicie od wszystkiego odcięci. I'm here. I'm all right. Oh my god, Gabe. I thought you'd been killed. Not yet. Get on the wire and tell Benton that the subway's a decoy. The main bomb is somewhere else. Where's Romer? My video feeds are dead. Last visual had Romer moving towards level one, and Girdeux was moving through the main tunnel just beneath the street. The ramps down here have collapsed. I'll have to find another way up. Oni rozmawiają ze sobą, jakby kark bolał, nie? W sensie, jakby się trzymał za karki. Czy wiem, że pewnie tu ma mikrofon. Dobra, kamizelkę mam jeszcze całą. I tu jeszcze nie byłem. Tu się zaczynają... Fuck you! Co ty, gościu, chcesz mnie spalić tutaj? Tutaj pamiętam, że kiedyś skończyła się moja przygoda z Siphon Filterem, bo nie miałem czasu go ogrywać. Tak więc... No... Lecimy. Dobra, coś tutaj jest? No teraz właśnie chyba ten poziom zamieni się w taką Lara Croft trochę. Czyli tu się powspinamy. O, już dzwoni. Gabe, the viral bomb you tagged on level 1. CBDC can't get to it. Debris is blocking the ramp to the street. Tell them to stand by. I'll find some of Romer's stashed explosives and clear it from my side. Dobra, co to za cel nam dodało? Zlokalizuj ładunki wybuchowe, tak? Ochroń agentów, którzy będą to rozbrajać. I musimy zabić tego ostatniego kolesia. Brzmi łatwo. Ale życie nas zweryfikuje zaraz. To jest najlepsza broń chyba w całej grze, nie? Po prostu idziesz i tyle. Tak, bomba jest do zaznaczenia. Aha, czyli trzeba im przekazać, gdzie jest do rozbrojenia. Dobra. Oh shit! Koleś se rzuca granatami jak u siebie na chacie, ty. Co za gość? To tylko brzmi... M79 to jest najlepsza broń. Aha, dobra, okej. To będziemy mieli okazję się na pewno przekonać, jeżeli uda nam się tam przejść. Ktoś do mnie strzela. Dobra. Tam jest ten koleś z tym granatem. Więc jakoś trzeba tym walnąć. Jak w CS-ie odbić od ściany. No chyba się udało. Jo. Dobra. Żyjemy. Jestem pod wrażeniem.
Aż się boję iść do przodu po tym debilu z granatem, nie? O! Dobra, gościu, załatwimy cię w tradycyjny sposób. Klasycznie. A, to jest na razie, dobra, to może na razie to jest najlepsza broń. A co będzie później? Zobaczymy. O kurde, ej, ale się złapał. Nice. O. Niech żyje autocelownik, nie? Bo bez byłoby ciężko. Dobra. Let's do this. A jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Ja mam certyfikaty 4. Robię w Hollywoodzie. Bez kitu, jak Tomb Raider, nie? A mega jest rozbudowana ta gierka, jestem w szoku. Wow. Dobra. Znowu stara dzwoni. Restored video to portions of the undestroyed subway. Romer's men are moving through the main tunnel. Check the subway map. Where does it lead? This branch feeds into the Washington Park lines. That's it. Tell Jenkins to get his men to the park and exercise extreme caution. Gerdu is there. Benton says he'll handle it. Dobra, czyli trzeba iść do głównego terminalu, bo tam się nasi przeciwnicy udali do parku. Super. O, jest kolejna bomba. Oh shit. Jest tutaj ktoś w ogóle? Ej, a czemu nie mogę z nią nic zrobić? Wait a second. To jest ta bomba. No. A czemu nie mogę jej zaznaczyć? Nie, to się będę w nią strzelał. Ja się domyślał, czemu to się skończyło. To nie jest ta bomba? Aha, dobra. Bo my szukamy takiej głównej, nie? Ja stawiam, że jakbyśmy w nią strzelili, to... To misja od nowa. Zapewne wtedy. Grimzer z śmieszku 1. Znowu stara dzwoni. Leon, the tunnel's blocked. The gas lines are ruptured. Musimy znaleźć zawór od gazu, tak? Dobrze zrozumiałem, żeby go zamknąć? Nie, no tutaj nie. Pamiętam, że gdzieś była jakaś na ścianie. Odpal sobie latarkę, bo nic nie widać. O, jest. Leon, I found the gas main. I'm shutting it down. Nie, no Grim też. Porady poradami, ale pewnie z 20 minut na tym stracił, nie? Powtarzając od nowa poziom. A ty grałeś kiedyś Grim w tego, w Siphon Fightera? Że wiesz, że trzeba bombę strzelać? O, dobra. Można się przedostać dalej. Znowu dzwoni, o Jezus. Gabe, CBDC is still waiting for assistance. You have to blow open a passage for him. That bomb is set to go off. No, stałem, że to by wybuchło w pizdu, nie? Że jeżeli ta gra jest tak rozbudowana, że to jest jakieś skakanie, tutaj coś tam. No to ci ona dzwoniła 4 sekundy temu. I'm getting a message from Jenkins.
attack. One of the terrorists has a flamethrower. Gerdu. Benton wants us to head over there, stat. Tell them as soon as I take out Romer, I'll be on my way. Jeden z przeciwników ma miotacz płomieni, dobrze usłyszałem? No, trochę chyba poniosło. No, znowu będzie... O, zostaw mnie! Zgaduję instynkt progracza, no. Prawie bym się dał wkręcić. Znowu by mnie typek podpalił, ja pierdzielę, nie? Aha, teraz muszę bardzo uważać, żeby się nie zająć. Oj! Gościu, możesz iść sobie, no spokojnie. Tu nikogo nie ma. I masz pierdeńko. Czemu ja nie tracę HP? On mnie w ogóle trafił? Skoczyłem na proste nogi i umarłem. Ja pier... Czy to się dzieje naprawdę? Wystarczyło skoczyć na proste nogi, żeby umrzeć. To będzie bardzo... Może goś... Ale zobacz, ten skoczył na proste nogi i przeżył. Co jest? Ale gówno. Może tak powiem. Bo mnie boli, ne? Chłop skoczył na proste nogi, umarł, nie? Dobra, już nie odbieram od niej telefonów. Ktoś ci się goń. A, muszę. Dobra, jednak tracę HP. Jo, trzeba gościowi coś kupić, jakiś ten... Coś na stawy, ewidentnie. Rzucić cię? Gnoju? Ej, to było całkiem fajne. No ale jestem rozwalony, no skoczyłem na proste nogi, koleś umarł. No nie, no nie. Kto to tak zrobił? Kto to tak zaprojektował tą grę? O, jeszcze się zaraz podpalę. Jeszcze właśnie gra nie zrobiła ci żadnego checkpointa, nie? Gdzieś obok. Tylko jeb, cały poziom od nowa się trzymaj. Do mycia. Ja pierdzielę, to jest jakiś żart. Kiedyś to były gry, ale kiedyś to były gry. Trzeba stać dosłownie przy krawędzi, żeby się złapał, nie? Grubo. Dobra, szybko to nadrobimy w takim razie, jak już wiem, że trzeba ten gaz zakręcić. Nie wiem czemu, ale przypomniał mi się tej story 2. No może dlatego, że też mi średnio szło. Może dlatego ci się wspomniało. O, bo kiedyś to były gry. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Where does it lead? This branch feeds into the one. Ja mam nadzieję, że ja dzisiaj przejdę tą pierwszą misję, nie? Co by wstydu nie było. Leon, the tunnel's blocked.
check. Dobra, trzeba ten gaz zakręcić. Leon, I found the gas main. I'm shutting it down. Dobra, gitara się ma. A jednak nie gitara się ma, muszę iść naokoło. Co tu się wydarzyło w ogóle? Z tą bombą coś mogę zrobić, żebym zaraz się nie musiał do niej cofać. Żeby się nie okazało, że hej, zapomniałeś czegoś, cofaj się. Dobra, tu muszę być ostrożnym. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo ostrożnym. Right. Very dangerous. I'm getting a message from Jenkins. Right. Jeszcze jeden telefon i dostanę jebla. Siemanko, Mieszko, dobry wieczór. Cześć, co tam? Co to? Action Man. Na PlayStation 1. Oj, oj, oj. Gościu, pakuj się do miski, ty. Tu jeszcze jeden wyskoczy tam na górze, nie? Ale to poczekam na niego. Kiedy on się wczyta? Już się wczytał? Przy końcu już chyba jesteś? O, to super. Dzięki tobie wiem, jaki młody jestem. No, kiedyś to były gry, Mieszko. Ja to co teraz? Dobra, teraz... Dobra, jest, żyję. No co jest? I'm here. I'm all right. Oh my god. Check. Ja coś chyba muszę zrobić z tą bombą tam. Bo to wygląda jakby tamta wybuchała właśnie, co ją omijam. Weź się uspokój. Kościu. Ale koleś spadł z tego pociągu. No bo to tak wygląda właśnie, jakby tam to wybuchało, bo nie wyłączyłem tej bomby. Dobra, wait a second. Objectives. No zlokalizuj. Jakaś dłuższa gra? Właśnie ona nie jest... aż taka długa, jeżeli masz ją ogarniętą, to ona zajmuje 3 godziny. Ale ja jej nie mam ogarniętej, więc zajmie mi 30 lat. Łap granata, gościu. Ale żeśmy się granatami wymienili. Jeszcze nie trafiłem. Dobra, trafiłem. No mi ta gra zajmie bardzo dużo czasu, bo jest myśląca trochę, a to nie u mnie idzie w parze zawsze z graniem. Oj, chyba coś się kolesiowi stało. Chyba się nie podpalił, tylko coś innego. Taki dziwny dźwięk był. Wow! 20 lat przed asasynem, proszę bardzo.
coś z tą bombą, żem odwalił. Jestem hardkorem. Urwiesz mnie od metra, kabel. Coś trzeba zrobić z tą bombą. Nie wiem co. Ale coś z nią trzeba zrobić. Nie wiem, ale się dowiem. Gabe, I've restored video to... Right. Dobra, idę ten gaz wyłączyć od razu. Co by nie latać 35 razy. 1000 IQ. A jakbym ją prądem walnął? Tą bombę? To może by się... No tak mi się wydaje, że jakbym ją prądem walnął, to może by się wyłączyła, co? No bo z tą bombą ewidentnie coś trzeba zrobić. Bo zlokalizowaną to ją mam, bo jest tutaj, pod moimi nogami. Tak, już dzisiaj pierwszy dzień byłem. Żyć i umierać, albo raczej umierać. Więc no. Więc teraz chiller utopia przy grze, której nie ogarniam. Jo, na rano mam, no. Dobra, pójdę kawałek dalej, zobaczę, czy uda mi się coś wykminić z tą bombą, bo nie mogę iść za daleko, bo no. Wait a second. Gabe, CBDC is still waiting for assistance. You have to blow open a passage for him. That bomb is set to go off. Aha, czyli ona mi chyba teraz powiedziała, że mam się cofnąć do bomby. Tak mi się wydaje. Że oni jednak nie dadzą rady tutaj dotrzeć. Ty, no nie wiem. $30 za grę? No właśnie od kasztana trochę to podkradłem, bo on ma $30 ustawione. Więc może przez jakiś czas teraz pogram w swoje gry, takie jak ta, której nie ogarniam. I poczekam na wasze propozycje. I tak zbiorę. No jasne. Czekam. Bo The Walking Dead dalej będziemy ogrywać, bankowo. Ej, co tu zrobić? Potrzebuję... Nie, no dziś nie mogę tego podnieść. Bo będziesz miał dużo czasu, żeby nad tym pomyśleć. Nie no, bo jak to wysadzę, no to wybuchnie, nie? Logiczne. Całkiem logiczne. Oh boy. Nie uszkodź żadnej bomby. No ja wiem, że trzeba patrzeć pod ten, pod streama, żeby fajnie było, ale no czasami też tak jakby gram też dla siebie, nie? Nie mogę cały czas grać w jakieś przygodówki. Bo też by mi się to znudziło, nie?
O. Aha, chodzi o wybór gry? Że warto o tym myśleć? No to tylko tak jednorazowo chciałem wziąć swoją grę, że tak powiem, i zaczynam powoli żałować, bo oh boy, jest ciężko. Wydaje mi się, że drugi sezon The Walking Dead to i tak by większość osób chciała. Więc no. Więc to był dosyć naturalny wybór. A tą grę i tak chciałem spróbować ograć. Postala? Ej, no. Bardzo chętnie ci powiem. Postala dwójka ograć. Dawno nie grałem. Ostatni raz, żebym chyba w podstawówce przyszedł. Siemanko, Wijas, dobry wieczór, cześć. Siemanko, co tam? Ej, ciężki jest ten Siphon Filter, nie? Ta gra nic ci nie tłumaczy. Ja pier... Lato wróciło, no. Jak wróciłem z pracy, to wszystko co miałem to do plecaka, bo mi się chyba spalił. Tak więc w październiku pewnie jeszcze będzie gorąco, jak tak dalej pójdzie. Jedno wielkie ech. A już myślałem, że cieplej nie będzie, a tu proszę, 20 stopni. Ech, masakra. Tu jakiś koleś granatami na dupia, co jest? Off. Gabe, are you there? Right. Co ja robię ze swoim życiem, nie? Ja pierdolę. Granie na speedstrafce. No kurde, właśnie ja tylko grałem kiedyś na multi. I ta gra mi się bardzo dobrze kojarzy z multi, ale single jest cholernie wymagający. Spokojnie mi się wzięło, postaram się, jest ciężko. Ja nawet single nie ruszałem nigdy. No właśnie ja ci powiem, że zaczynam powoli żałować, że ruszyłem. Kuchwa. Siemanko Kubenson, dobry wieczór, cześć. Przez takich graczy jak Rafał Hityon graczy, że to agresorze. No jasne, ty byś mi widział jak Super Mario Landa przechodziłem. Biurko całe latało. Jak zamiast dodatkowych żyć dostawałem tam. Dostawałem kwiatki. Dobra. Co wzięli, umarli? No, wszyscy naraz. Jakby ktoś mógł zobaczyć, ja wiem, że to jest bardzo głupia prośba, ale jakby ktoś mógł zobaczyć, o co chodzi z tą bombą w tej grze, w sensie w tej misji. Bo ja nie wiem, co ja mam z nią zrobić, ona mi wybucha za plecami, ja mam coś z nią zrobić. A jak nie, to ja zaraz lubnę ewentualnie. W międzyczasie, bo jest... Ja wiem, dziwna sprawa z tą bombą. Niby mam coś z nią zrobić, nic się z nią nie da zrobić. Strzel w nią? Nie, bo ja czuję, że będę to wtedy powtarzał.
No kurwa. O mój Boże. Rozbroić? No jo. No jo, rzeczywiście. Ale tam nie ma żadnej opcji rozbrajania jej. W sensie mogę przy niej sobie postać ewentualnie. I to jest jedyne, co ja mogę z nią zrobić. Dlatego mnie tak to wkurza, że coś z tą bombą mam zrobić, a jest, nie jest opisane co. Po prostu się trzymaj. Dlaczego nie ma żadnego wyjaśnienia? Schowaj do plecaka, dziecku daj czy coś. Ja bym ją spakował w kieszeń, ale tutaj się nie da z nią nic zrobić. Siemanko magister, dobry wieczór, cześć, co tam? Zaraz ci wyjazd pokażę, podaj do tej bomby i nie będzie żadnej przy niej opcji. O, tu jest ta bomba, patrz. Możesz do niej podejść? O, i to jest tyle, co możesz zrobić. Absolutnie nic. Jeszcze po opcji takiej chciał, jeszcze by ją chciał rozbroić, żeby pójść dalej. Kto to widział? Dosłownie ja nie mogę z nią nic zrobić, no kurwa. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Ale już nie mam siły do tej misji trochę. Tu zakręcam sobie gaz, żeby mnie nie wysadziło. Chyba że... Nie, ale to nie ma sensu, żebym schodził teraz na dół. Bo może muszę odnaleźć jakiś zestaw do rozbrajania. Albo może muszę w nią strzelić bez kitu, tak jak Grievers mówi. Ale nie, no strzelać w bombę? No to jest głupie. Aż tak to chyba nie, co? Czy z konkretnej broni muszę w to strzelić? Zwarcie zrobię. Przytul wyszeptaj duszkami mnie słowa, a nie od razu strzelać. No, ale nie ma takiej opcji, żeby nawet tego przytulić. Tutaj nie można nic z tym zrobić. Z ramię coś rozwali tutaj, po prostu. No i teraz jak idę tutaj, nie? Idę tam dalej, to ta bomba wybucha mi za plecami, bo jej nie rozbroiłem. A nie można jej rozbroić, no kur... Dlaczego? Kto to tak zrobił? A jak pójdę kawałek dalej? Po prostu? Ale nie, no wtedy też się cofać bez sensu. Gabe, CBDC is still waiting for assistance. You have to blow open a passage for him. That bomb is set to go off. Ona mi powiedziała teraz, że ta ekipa od rozbrojenia tej bomby musi tu wejść. Potrzebuje ładunków wybuchowych. Ładunków wybuchowych. Czekaj, czekaj, czekaj. O! To bombę użyje, ona wybucha. No to ma sens, to ma sens. Ale wtedy prawdopodobnie sprzątnie mnie razem ze wszystkim tutaj, nie? Więc to taki średni deal trochę. Bomba wybucha, no jo, no jo, no jo, to ma sens, ale oni mają przyjść ją rozbroić, a nie, że ona ma w sobie wybuchnąć. A czekaj. Też nic nie ma. O Bożu. O Bożu. Dobra, poszukam jakichś ładunków wybuchowych, tak jak ona mi kazała. Chyba że może zejdę tutaj na dół, ale ja nie wiem, czy to ma sens. Bo ja stąd przyszedłem w sumie. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, szczerze mówiąc.
tu ten gaz odłączałem. Kurwa, to jest pierwsza misja, nie? Znaczy... No. Oh boy. Oh boy. Trochę mi wstyd, ale obczaję na YouTubie, bo... No nie wiem, no... Czwarty raz ginę w tym samym miejscu. I średnio to ma sens już. Będę miał bekę, jak wystarczy podejść do tej bomby i po prostu zrobić coś... coś tak prostego, że... Dobra, okej. Okay. Tak, poddałem się w końcu. Dobra, ta misja nazywa się Georgia Street. Wait a second, gdzie to jest? Aha, ten level trwa 5 minut, super. A mi zajął godzinę. Czy nie, no godzinę może nie, przesadziłem, ale... Ale jestem dosłownie pod końcówkę, tak jak Muras pisał. Dobra, i co tu koleś robi z tą bombą? Idzie zakręcić gaz. No wiem. Okej, okay, jest przy bombie. I została minuta, nie? A co? A to dopiero początek, no, bez kitu, nie mogę się doczekać. Koleś w jakiś sposób wyciągnął coś z bomby i podszedł do tamtych drzwi, żeby je otworzyć. Nie rozumiem. Zabezpieczenie antypirackie, bomby nie ruszysz. Kurde, wydało się, że mam verbatimy wypalane. Ajajaj. Ajajaj. Wcale nie pobierałem tej gry z internetu. No właśnie, mam je tutaj jakoś wysadzić i... I tutaj koleś chwilę postał. Przy tej bombie, dosłownie. Podszedł do tamtych drzwi i mógł je wysadzić. Gdzieś są ładunki wybuchowe, których ja nie zebrałem. Bez kitu. Gdzieś są ładunki wybuchowe, których ja nie zebrałem. I mi się wydaje, że ma je ten koleś, który rzucał we mnie granatem. Dajcie mi sekundę. Skąd? Skąd? Skąd ja miałem to wiedzieć? Że na początku levelu w ciemności jest ukryta walizka z T4. No skąd ja mam to wiedzieć? A może spróbuję użyć przycisku na bombie? Właśnie tam nie wiem, da się nic wcisnąć. Na początku poziomu, dosłownie, chyba mogę się zabić tutaj. Dosłownie na początku poziomu, puśćcie gościu. Dosłownie na początku poziomu ładunki są w ciemnym miejscu na górze. Skąd miałem to wiedzieć? Nie wiem. Coś tak gra mi by chyba z 10 lat zajęła bez internetu, nie? Czy no na razie pierwszy raz użyłem jakiegoś tam... no.
Czy mogę sobie otworzyć Summersby jabłkowo o godzinie 19? Czy jeszcze, jak jeszcze nie poszedłem do mycia, czy za wcześnie przeginam? Summersby akurat inne nie można przed 19, ale akurat jabłkowe można. Więc proszę bardzo. Jeszcze jak? Skąd ja mogłem wiedzieć, że to C4 akurat jest tam? Ale pierdziawa, bo właśnie ja nie mogę nic z tą bombą zrobić, bo to oni muszą przyjść to rozbroić. I jak napisał Muras, to dopiero początek gry. Oh boy, ale super. Gabe, the viral bomb you tagged on level 1, CBDC can't get... Right. Summersby to na te streamy za mało, co najmniej 40 V. A bez skitu na tego skilla? I patrzcie, patrzcie gdzie jest walizka. Oh shit! Patrzcie gdzie jest walizka z C4, nie? Albo jeszcze nie... Odpalasz sobie latarkę i patrz, tada, jest C4. Ja pierdziele, kto to widział? Streamem się nie stresuje, leci obok, ale wkrótce się tego asasina Miki, najbardziej gówniana część. A czemu najbardziej gówniana? Dobra, ja omijam tego kolesia w dupie z nim, nie mam czasu na pierdoły. Ale muszę skończyć? No najgorzej, jak musisz strajhardować grę po prostu. Bo... Wow, checkpoint się zaliczył, ale kurde kozak. Ale super. Ale the besta. Zaraz dajmy gacie przez głowę. Jest scenowa. Czorna dziura mnie pochłonęła. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Tyle asasynów pokazano, że muszę i tego mieć. Full collection. Co to było? Dobra, kończymy to, kończymy to. Co tam jęczysz? Ile mamy czasu jeszcze? Godzinę 5 minut, to może przejdę drugą misję jeszcze dzisiaj. Jaki wstyd, ja pierdolę. Skąd ja mogłem wiedzieć, że tam jest C4? Przecież to jest jakiś żal. To jest, jedna z tych gier, która nic nie tłumaczy, nie? Po prostu... Trzymaj się, gościu. Dobra, idę zakręcić ten guz. Dobrze, chociaż ogarnąłem, że muszę gaz zakręcić samemu. Chociaż tyle. Dobra. Tu jest bomba. Jeszcze chyba musiał osłaniać tych gnoi. Dobra. O boj, 4 sekundy. CBDC is on their way in. Dobra. Jednego kolesia wysłali? No osłaniam, osłaniam. Czy ty mi nie ufasz? Dlaczego? Dlaczego? Co tam się stało? Ja pierdzielę. Ale z blisko Bożym to przegrał znowu. Jest taki moment, że odkryłem spisek na górze hierarchii w bractwie, ścigam tego szefa asasynów. Spierdoli, poszedłem nakablować do reszty rady, a ci wyjebali tego bohatera głównego z bractwa. Co zrobił główny bohater? Boże, się najpierw to cicho znajomony po Paryżu. Zajebista fabuła. 10 na 10.
I co, i koniec gry wtedy, czy co? Dobra, teraz mi przynajmniej ten. Nie wybuchnie nic za plecami. Fajno. Dobra, tu wyjdzie ten koleś. Podpalone. Teraz też trzeba ukraść wino. Ty czasami w postala nie grasz? No to raczej w postalu takie misje były. Dobra, wchodzę na górę, żeby mnie ten... Nie spodziewałem się tego w przedostatnim rozdziale gry. No trochę... Trochę dziwne. W ogóle właśnie, Olka, jak zaproponowałeś mi postala dwójkę, to mi się wydaje, że bankowo ogram na streamach, bo ja nigdy nie ograłem jeszcze Weekendu Apokalipsy. W sensie ten normalny tydzień ograłem, ale nigdy nie przyszedłem Weekendu Apokalipsy, więc... brzmi to bardzo interesująco, żeby to kiedyś ograć. Udało się. GG, to była pierwsza misja, Grim. Będzie grubo. A teraz ścigamy Marę Aramów, to babeczka jest, która jest ścigana przez Interpol, nie pozwól jej uciec. Czyli taki samouczek, no żebyś wiedział, że hej, jak coś to na mnie nie licz. Ciśnij samemu i staraj się wszystko odnaleźć samemu. Co to jest za misja? Muszę ją zabić, czy co? Ociech! Chyba i muszę heada sprzedać, co? Po prostu. Ale to jest intense misja, wam powiem. Nie mogę jej złapać tym. A jakby mi spróbował ze snajperki walnąć? A, rzuciłem sobie sam granata. Ha, protyp jest taki, żeby jej nie zabijać, żeby po prostu ją gonić. I... Okej. To wydaje się być legitne. Okej. Przynajmniej wiem, o co chodzi. A nie, muszę ją zabić, to o co chodzi. Stala czwórkę, bo z tego co już wiem, jest dużo więcej kontentu niż w tej alfie. A to oficjalni twórcy postala to robią, czy to też, bo pamiętam, że trójkę jacyś ruscy w ogóle robili. Osoby średnio związane z projektem oryginalnym.
Dobra, na razie po prostu będę ją gonił. I that's it. O, ja pierdolę. Przyjemna. No i Running Quick Season robię Postala 4. Zobacz sobie jakikolwiek gameplay, to jest Postal 2 na sterydach, jeszcze bardziej... Ej, super, elegancko. A ile kosztuje Postal 4 w takim razie? Jak to hajsowo wychodzi? Ale super gierka. Jeszcze nie mogę jej wycelować w głowę, bo ma kamizelkę. To co ja mam tutaj zrobić? Chyba że ją może pociąg, nasze metro ją po prostu walnie. Nie wiem. Można kupić za 40-45 zł. Ej, to nie tak źle. Ja nie wiem, czy ją ma walnąć pociąg, czy ja mam ją walnąć. A, nie mam amunicji do snajperki, ale super. Ej, nie będę się spieszył. W sensie mam nadzieję, że mi nie ucieknie nigdzie. Się, że ona gdzieś będzie stała sobie na końcu. Jest. Poszła gdzieś. Nie mam amunicji do tego.
tam stoi. Zanim ja na nią wyceluję, to nie ma sensu. Jezu. Oj, chyba zakończymy swoją przygodę z Siphon Filterem, bo jest tragicznie. Szczerze mówiąc. Gra jest cholernie wymagająca. Dobra. Ale easy gra. Zlokalizować bomby. Poczekać na przybycie oddziałów, które to rozbroją. I ochrona bomb przed detonacją przez o Boże. Have Benton send a team to pick up Mara Aramov. I left her wounded and unconscious in the Fifth Avenue tunnel. But chances are she's already on the move. Copy. And if he hasn't alerted FEMA, he better do it soon. Romer is going to trigger the main viral device whether or not the government meets his demands. I'm already on it. Did you get any information on their operations in the park? Tell Jenkins the smaller viral bombs are hidden throughout the park. Gerdu has the main one. Logan, this is Benton. I have a mission redirect. Jenkins' team has been eliminated. I'm putting you on locate and recon. Benton, what's going on? CBDC's getting slaughtered. We need you to track down the viral devices and provide covering fire while CBDC agents come in and disarm them. Copy that. I'll give them cover as long as I can. Leon, how much time till the main device detonates? Less than an hour. Okay, let's do it. I've set the pickup frequency for your beacons to 9 or 4 7. CBDC is standing by. Dobra, wait a second. Miał być jakiś oddział Jenkinsa, z którym straciliśmy połączenie. Ja tak średnio wiem teraz, co się tutaj dzieje w ogóle. Jest taka mgła. O ja pier... Ja nic nie widzę. Autentycznie bolą mnie oczy od tego, co widzę, bo nic nie widzę. Zaraz się pewnie okaże, że znowu jest jakieś C4 ukryte w ciemnościach. Ej! Karabin, który jest w podczerwieni. Co też tak jakby... też nic przez niego nie widać. Oh my god. Dobra, chyba mamy pierwszą bombę. Dobra, czyli oni tu muszą przyjść i ja ich muszę osłaniać. Ale kozak. Dobra, jeszcze tylko 10. Ale to jest mega super, że tu nic w tym poziomie nie widać, nie?
autentycznie tu nic nie widać. Dobra, tu muszę pamiętać, że jest ten. Że to jest kamizelka na początku stage'a. Też jest nie ma. Dobrze, że mamy w miarę sporo czasu na tą misję. Z naciskiem na w miarę. Nie, nie mogę pomóc. Nie mam czasu. Jeszcze na jakimś torcie, na jakimś korcie tenisowym, torcie. Jest jakiś zakład przytrzymywany. Czy oni myślą, że ja mam czas na takie pierdoły? Dobra, jest kolejna bomba. Gościu, rozbrajar, nie mamy całego dnia. Dobra, jeszcze dwie. Dobra, tu mamy chyba za sobą. Słodki Boziu z czekolady, tu nic nie widać. Tu byliśmy, tu jest ta statua. Tam w ogóle byliśmy po tej lewej stronie? Oh boy. Weźmy tego Colta. Dobra, szybko luknę na mapę. Dobra, tu jest ten kort tenisowy. Czyli musimy wyruszyć w tą stronę. A, ale by się przydał jakiś armor. Dobra, let's go. Tu jest jakiś zakładnik. Co mam jej podać? Ostatnia bomba mi została. Okej. Uratować tego kolesia. I Reach Memorial. Okej. Chyba do zrobienia. Chłopy po krzakach poukrywane. Kto to widział? Nikt tego nie widział, bo nic nie widać. Ale poziom trudności jest podkręcony fest, nie? Oj. Jeszcze jakby ta misja nie była na czas, to bym się mniej stresował. Aby jakby było coś widać, to bym się mniej stresował.
Mogę to jakoś przeskoczyć przez ten żywopłot? Nie mogę. Oh, shit! Tell CBDC I failed. Checkpoint bez amunicji. Chyba tam za długo zwlekałem przy tym. Przy tym korcie. Zamiast tam wkroczyć z buta, to czekałem i zabili zakładników w międzyczasie. Tak więc nie powierzajcie mi swojego życia, bo się bardzo słabo kończę. Ale tu nic nie widać. Ojej. Gotcha. No bo może ze snajperki spróbuję ich ściągnąć. No, ej, to ma sens. A mogę jakoś zoomować? Dobra, no to ma sens. Dobra, let's go. Leon, tell CBDC command that I freed the hostages. I'm back on task. Copy. I'll let him know. Let's do this. Kolejny checkpoint, ostatnia bomba i wywalone jajca. Świat uratowany. Gitara siema. Chyba w ogóle muszę iść w inną stronę, nie wiem po co tu jestem. Chyba, że tu jest jakaś bomba ewentualnie. A, tu jest ten uplink, którą ona... Ten sygnał, który ona chciała. Czyli znowu robimy Lara Croft. Leon, connection's complete. I'm tracking a mobile signal just north of you, towards the Freedom Memorial in the Hedge Maze area. Check Romer's file and see who he's been using as trigger man. I'll bet these bombs are set with a backup mobile detonator. Add him to my hit list. Dobra. Znowu kur. Dobra. Jeszcze jedna bomba. Wyeliminować Marcosa. I dostać się do memorialu. Ok. Let's do this. W którą stronę teraz w ogóle? Dobrze idę. Chyba, że bomba jest ukryta
poprzednim stage'u, w sensie... Muszę się cofnąć. Mam nadzieję, że nie. Labirynt, ale super. Ale... super. Jeszcze tego mi brakowało. Labiryntu. W sumie to powinienem się teraz skupić na odnalezieniu bomby, ale... W sumie chyba jak uda mi się stąd wyjść, to też będzie dobrze, nie wiem. Dobra. A, dobra, tu jest ten koleś, którego ja muszę pokonać. A jest, macie tu jakąś bombę? Coś, kurde, ten? Nie. Czy tutaj wszyscy mają kamizelki? No wy chyba na mnie sracie teraz, nie? Tym bardziej, że tu chyba nikt... Tym bardziej, że tu chyba nie ma bomby, nie? Poszedł sobie, no nie wierzę. Boom headshot. Boom headshot. Eliminate Triggerman Marcos. Jeszcze Marcosa muszę zabić. Gdzie on jest? Dobra, mam 8 minut, żeby się cofnąć. Chyba, że ta bomba gdzieś tutaj jest. Oh, god damn it. Ale wątpię. Wątpię, że ta bomba gdzieś tutaj jest. Jakby miała być, to by mi się gdzieś wyświetliła już po drodze. Ale ta gra jest ciężka, w sensie... Dostałem po dupie fest. Myślałem, że będzie łatwiejsza. A tu surprise, surprise. Dobra, mam 7 minut niemalże na chillu. Żeby się przebiec po tę bombę. Gdziekolwiek ona jest. Wait a second. Dobra, teraz muszę odbić w prawo. Kompletnie w prawo. Tutaj? Nie mamy czasu na takie rzeczy. Nie, przy statule muszę odbić. Dobra. Ajajaj, ajajaj, ajajaj. Nieciekawie, nieciekawie. Fakt, że no niby wiem już jak ukończyć tą misję, ale wolałbym jej nie powtarzać całej.
Dobra, i teraz odbijamy w prawo. Tak? Nie, nie tak. O, relaks, relaks. Dobra, tu jest statua i nie było mnie tam na wprost jeszcze. Chyba. Jo. Chyba. Jo, tu mnie jeszcze nie było. 5 minut, kur... A, plecy, ajajaj. To jest nieprawdopodobne, tu nic nie widać. Niesamowite po prostu. Czy ja gram w Silent Hilla? No serio. Teraz się cofnąłem jeszcze. Oj. Ja nie zdążę już raczej. Nie ma opcji. Ale może chociaż się zorientuję, co tutaj jest. Dobra, jest bomba. Jest bomba ostatnia. Dobra, mam 12 minut, żeby przebiec się z powrotem po bombę. Załatwić ludzi przy memorialu i dostać się do tego muzeum chyba. Kurwa, czemu tu nic nie widać? No, no nie dam rady po prostu. Nieprawdopodobne po prostu. Przeraża mnie ten cel, którego nie spełniłem i nie wiem, gdzie go spełnić. Ten, żeby wyeliminować tego kolesia. Mam nadzieję, że...
że jakoś wpadnę na to po drodze, bo będzie grubo. Ewentualnie w środę na streamie dokończę tą misję. Trochę na opak wszystko zrobiłem. Patrząc z perspektywy czasu. Dobra, wait a second. Dobra, prosto. I przy statule odbić w prawo. No i dobra, nadal mamy 10 minut. Okej, to się może udać. A tu muszę uważać, dobra. Stoję z kolejcem. Face to face. Ej, czemu grasz w Silent Hill? Nie mam pojęcia, nie? Bez kitu, tu nic nie widać. Jest sraka totalna. Ja nic nie widzę, oni nic nie widzą. Mam jakąś snajperkę, mam 10 minut na wykonanie tego zadania. Nie mam siły, nie? Zabiła mnie ta gra. Raz od wielkiego dzwonu coś widać. Tak jak teraz. A co tutaj jest dalej? Chyba WC-ty tutaj są. Ja. CBDC has the signal. They're on their way. Stand by. Myśli Maruć, stary zgrycie. Postaram się, jest ciężko. Syfonisty filtr. All clear, Gabe. Gabe, all the bombs have been disarmed. Now find your dude. Kogo mam znaleźć? Find Gurdududu? Fajn Gurdudu i o. Cheryl jest w szkole. A nie, to nie ta gra. Jo, powinni mi dać jakąś ten krótkofalówkę, to bym wiedział, o co chodzi. Bez kitu, to wygląda jak Silent Hill Fest, nie? O, gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz? Nie wolno biegać po parku. Właśnie myślałem, że to jakiś protip do tego Siphon Filtera jest. Ale później się zorientowałem, że raczej nie mówimy o tym samym. Jo, ty ze shotgunem. No nie wolno w taką mgłę. Gościu, to jest zakazane. Za to można dostać 100 zł grzywny albo 25 lat więzienia. Nie wiedziałeś? No to teraz już wiesz. Dobra, walimy dzidę teraz. Nie wiem gdzie. Aha, ej, nie mam czasu. W sensie nie mam limitu czasowego, ale kozak. Teraz to ja mogę latać po tej mapie 40 lat. Super. Chociaż tyle. Przemyśleń muszę czasem przejmować, ale kozak.
Czyli jest jakiś plus tego całego pierdolnika na ten moment. Jeszcze mam pół godziny, powinienem skończyć tą misję dzisiaj. Jak w tym labiryncie w śnieniu. Nie oglądałem, ale domyślam się, że zapewne wygląda to identycznie. A zaraz właśnie będę miał labirynt. Właśnie jest Hedge Maze. Będę się musiał przedzierać przez krzaczory. Niech mnie ktoś przytuli. Ale se grę wybrałem. Oj! Jest Marcos! Marcos, ty kurwo na ropę! Gdzie on pobiegł? Leśnienie Kublika to idealny film dla siebie. Na pewno! Zapewne byłbym w niebo wzięty. Ej, pokazuj mi go na radarze. Halo, jest Stachu w domu? Dobra. Teraz musimy się po prostu dostać na sam koniec mapy i kończymy to cudo. W sensie ten poziom na razie. Ale ta gra jest kurde ciężka. Ja myślałem, że se poczyluję bombę przy tym, a tu się okazuje, że dostaję taki wpierdziel, że o panie, to ty na mnie spojrzałeś. Dobra. Goście, grałem w Sniper Elite. Boom! O, nie trafiłem. Siemanko, Mike Gwen. Hej, co tam? Jest ciężko. Ciężkie, piękne lokacje do zwiedzania. W sumie to jest tu tak mega szaro. Jest taka ogromna mgła, że aż ciężko coś podziwiać, szczerze mówiąc. Jest... Bardziej to wygląda jak lokacja z Silent Hill, jak Grimms dobrze zauważył. Ale zaraz będzie jakieś muzeum, więc jeszcze będę miał chwilę, żeby to ograć. No właśnie, tak mi już oczy bolą od tej lokacji. Siedzę tutaj pół godziny. I chyba będę musiał zakończyć streamowanie, bo straciłem wzrok oficjalnie. Co ja gram? Dobra. Jeżeli reszta poziomów jest taka prosta, to oh boy. Oh boy. Ale... Anton Gurdue. I hope Romer's paying you enough to die for him. Gabriel Logan. Always the optimist. Look around, Logan. This hall contains the mosaic depicting the entire history of your country's wars and aggression. We are about to make an addition to it. I don't think so, Gurdue. It ends Także here. Są bossowie? Ale super. Okej, okay, musimy poszukać jego słabych punktów. Nie wiem. Co może być jego słabym punktem? Na pewno plecy.
sensie wydaje mi się, że muszę mu strzelać po plecach. A co on robi? W sensie... Aha, coś takiego robi. Gabe. Right. There's no way to run. Jest chyba najbardziej stereotypowy. Jo, bankowo muszę mu strzelać po plecach. Tylko trzeba umieć celować. Jo, trzeba mu po plecach strzelać. Uuu, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Robię stąd figoła. Ale on mnie teraz nie widzi, czy co? Dobra, widzi mnie? Widać, nie widać? A granata mogę mu rzucić? No, chyba nie wie, gdzie ja jestem. Fajnie jakby się właśnie, jakby przeszedł kawałek i żebym mógł mu strzelić ponownie w plecy. To by było bardzo fajne. Gorzej jak zobaczy, że tutaj jestem, to... Aż się pies odpalił. Sprytnie się ukryłeś, to cię nie widzi. Schowałem się za filarem, kto by się spodziewał. Siema, dzisiaj streama poprowadzi pieseł. Ja już chyba nie jestem wam dzisiaj potrzebny. Dobra. To tak działa. Jak nie mogę wygrać, jak mogę wygrać? Ty, mam jeszcze grubo 20 minut. O! Co to jest M16? Aha. To jest M16. How sorry, no. Gościu, nie baw się ogniem. Strzelaj w plecak? No właśnie tak się domyśliłem, ale... Domyśliłem się, że właśnie o to chodzi. Tylko właśnie ciężko go trochę... zastać odwróconego, wiesz? Ha! Jest Stachu w domu? O kurde. Trochę mnie tu chłop zamknął. Ale głośno ciśnienie, niezły golden shower. No właśnie, kurde. Oj. Kiedy wstrzymujesz całą drogę w pociągu? Poczekam, aż się odwróci debil i go wtedy tam zrobi fikoła i strzał w plery. Patrzcie. Hajao! Ale trafiłem. Nic nie trafiłem. Jezu. Siema, w tym poradniku pokażę ci, jak nie grać w Siphon Fightera. Jest! Zostaw mnie w spokoju, gościu. Proszę. Wziął i umarł, nie? Jeszcze żyje. Co za chłop? Ile ty masz życia?
Tu jest dosłownie one shot, one kill, nie? Zostajesz raz i leżysz. Gabe, your dude's wearing full body armor. You've got to find a weak spot. Jak na razie to tylko ja mam weak spota. Jak cię wyśmiał. There's no way to run. Wyśmiał mnie? No ja wiem, że nie mogę się ukrywać wiecznie, ale będę próbował chociaż. Depela. Nie ma to jak sobie pochillować bombę przy tym. Się wysuniesz? Dobra, zaraz spróbuję. Przy ręcznym celowaniu. Tylko wtedy Muras musisz trzymać cztery guziki naraz, nie? Znaczy musisz trzymać dwa palce na triggerach, wycelować jeszcze i jeszcze strzelić, to wiesz. Dla mnie to jest wyższa szkoła jazdy. Ale dziękuję bardzo za radę. Dobra, do opanowania. A co palców ci brakuje? No właśnie ja mam trzy tylko. Tak to jest, jak się na stolarce pracuje. Co? O kur... Ledwo, nie? Nie! Ajajaj, no nie. Ale było blisko. Wiecie, jaki jest słaby punkt tej misji? Ja. Raz strzel i schowa się za innym. No właśnie, tak trochę raszuję, nie? Że tak jakby cały czas próbować... Dobra, tak zrobię mu raz. Musisz sobie zrobić emotki? Dobrze. Umarłem? Gabe, are you all right? He's finished, Leon. Get CBDC in here. Tell Benton I need an evac. Copy that. Jednak shotgun był najskuteczniejszy. Bo z M16 to go chyba trafiłem kilkanaście razy. I nic się nie stało. GG. Oh boy. Ej, ale ta gra jest ciężka. Ja myślałem, że sobie na chillu pogram fajną strzelankę, pochilluję bombę. A tutaj cały czas coś się dzieje, nie? Już nie mam zbyt dużo czasu, ale chociaż zobaczę, o co będzie chodziło w tej misji. Teraz zabawa się zaczyna. Dopiero teraz zabawa się zaczyna, ja myślałem, że już się zaczęła. Co jest? Jak na moje, to ta zabawa się już bardzo dawno zaczęła.
od samego początku. Aha, musimy śledzić jakiegoś fagana. Okej. Nie mogę zostać zauważony ani złapany. Mamy możliwość wyeliminowania go, a trzeba jego ochrony, nie jego. Ale tylko przy użyciu cichych broni. Musimy być na spotkaniu i złapać fagana żywego. Oficjalnie agencja nic nie wie na ten temat. Teraz skradanka, a do połowy gry jeszcze nie ma, może takie 10%. To będzie bardzo długi tydzień z tą grą. Compounds identical to those extracted from the plants taken from Romer's plantation in Costa Rica. Compounds patented by a multinational corporation named Farcom. I checked with their contact in the World Health Organization. Farcom is also coordinating the WHO's efforts to track down these worldwide viral outbreaks. Romer's not sophisticated enough to run this kind of operation. With that arsenal, he must have an enormous base of operations somewhere. Who's funding him? I have already had Farcom investigated. The final report was inconclusive. Whose report? Benton's? The same man who coordinated our botched raid in Costa Rica? The man who got Jenkins' entire team taken out? Where is Benton now? I've placed him on leave. Now, what do you want to do? Fagan is hosting a reception at his exhibition center in New York tonight. I've tapped into their security files and accessed blueprints of the entire building. Fagan doesn't know who I am. I'll go as a guest and plant a remote wire on him. If there's a connection, I'll find it. All right. Fagan's heading for the Stonehenge. Check. Ej, ta misja wygląda totalnie jak z jakiegoś Bonda, nie? Zaświeciła na drugiej skrzyni misja. Ale zrobiłem to specjalnie. Nieprzypadkowo kompletnie. Coś się wydaje, że będzie się bardzo fajnie skradało. Ale to w środę. Ja tymczasem uciekam. Przekazuję was do pana Kumasa, który gra sobie w Pokémony. A tymczasem ja uciekam i do zobaczenia w środę, oczywiście przy tej samej grze. Więc... oh boy, nie mogę się doczekać. Trzymajcie się w takim razie. Dziękuję bardzo wszystkim za obecność i do zobaczenia w środę. Siemanko, dziękuję bardzo. Checking the...